Witam. Dziś kolejna zagadka. Kto korzystał z takich butów? Korzystał z nich stróż nocny, kiedy zimą pełnił wartę. Ale korzystał z nich też gospodarz, kiedy chciał jechać zimą w daleką podróż wozem albo saniami. Ustawiał sobie takie buty słomiane na wozie, weń wchodził we własnych butach, przykrywał nogi słomą albo sianem i można było w daleką podróż pojechać. I takie buty wykonywał przede wszystkim sam sobie gospodarz. Wyplatał warkocze ze słomy i te warkocze łączył sznurkiem. Buty były ciepłe, osłaniające nogi przed mrozem.